A widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek z kamerką, więc mam nadzieję, że to docenicie i każdy, kto widzi ten odcinek, po prostu stawi łapkę w górę. Na początku chciałem was przypomnieć, że z kodem zombiaczek przez 3K, taki jaki mam nick na YouTubie, na stronie genesis.zone możecie sobie kupić produkty Genesis o 10% taniej, także wpisując kod zombiaczek macie 10% taniej na genesis.zone. Zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem, a ja wam przypnę serduszko. Jeśli wbijecie pod tym odcinkiem, załóżmy, nie wiem, 32 łapki w górę, to następny odcinek również będzie kamerką. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Oglądajcie do końca, bo myślę, że odcinek wyszedł naprawdę fajny. No i tyle. Pozdro i yo. Myślę, że możemy tapać do pierwszej osoby sobie tutaj na Dragonie. Tutaj parę już napisałem na czacie, do kogo mam odepnąć. Tutaj parę graczy do mnie pisało. Ten Giraffs napisał do mnie jako pierwszy. Tepa Giraffs. On jest z gildii. Giraffs jest z gildii Brakildi. Dobra, możemy sobie tepnąć do Giraffsa. Zobaczymy, gdzie nas ten ziomek tepnie. Czy następnie jakąś wyrównaną klepę, czy raczej gdzieś nas nie tepnie na wyrównaną klepę. W sumie bardzo mnie to ciekawi, ale czy nas w ogóle zaakceptuje, pani Giraffs? Halo, halo, czy pan zaakceptuje? No nie akceptuje mnie ten gości w ogóle. Nie rozumiem, dlaczego ludzie piszą do mnie, a potem nie akceptują. Dobra, może ten igusiowo, no nie tepnie. Fajnie było, gdyby mnie ktoś zaakceptował. W ogóle mam dwa łuki przy sobie. O, dobra, zaakceptował mnie gościu. Szybko tak, EC, rzucę ten aby łuk sobie, bo szkoda, a nie ma miejsca na łuk. O fuck, gdzie oni mnie tutaj tepnęli? O kurde, szyb na jednego? Trzech na jednego? Tak, trzech na jednego, dobra. Chłopy, to trzech na jednego mnie tepnęli. Czterech na jednego, ty! Jaka masówka? Co jest? Co jest? Jaka masówka tu jest w ogóle? Czajcie to! Dobra, ty zawijam. A, tu nie ma drzewkarki. No dobra, nie ma tu drzewkarki. Dobra, muszę się pozbyć. Dobra, jednego się pozbyłem. Także spoko. Dobra, teraz muszę się pozbyć jeszcze dwóch. Dobra, tego się pozbyłem. Tego też pozbyłem. O, tu jakiś gościu perę rzucił. Dobra. Wrzuciłem trzech typa do fosy. Czterech. Dobra, ten nie jest na koksie chyba. On chyba nie jest na koksie, co? O kurde, gdzie ja tu wperowałem? Czy on jest na koksie? Ta, zjadł koksa. Ale się wyrąbałem, widzowie. Uuu, jakieś automatyczne nogi w ogóle, co jest? Czy rzucaki działają? Oby rzucak działał, oby rzucak działał. Nie działa rzucak. No to mam przerąbane, widzę. Ale mam przerąbane. Ale wiem, jak stąd wyjść. W sensie spróbuję stąd wyjść, muszę tak, dwie perły. Dobra, no haha, to jest. Ale porąbane to jest. Co za gilia Steve'owska? Macie kordy. Możecie tutaj wbijać się. W ogóle dlaczego rzucaki nie działają? Dosyć śmieszna sytuacja, dlaczego. W ogóle rzucaki tu nie działają, co to jest za gilia? Jakaś gilia rząd chyba, tak? Info rząd? Nie, nie wiem jaka to jest gilia. Nie widzę ich tagu tam. HSR, dobra, HSRD. Możecie przebić jakąś gilię tej Steve'owską. Kurde, ale się wrąbałem. Fuck. Trochę lipa wam powiem szczerze, trochę lipa. Trochę lipa, no. Trochę lipa. Czy oni chcą wypuścić? O, ej, wypuszczą mnie, czy mnie nie wypuszczą? Ty! Wypuszczą? Wypuszczą mnie? Ej, bez jaj. Nie gadajcie, mnie wypuszczą, robię ze mną sobie screena. Ej, będzie ucieczka. Bez kitu, gilia HZR, ja się dobieram. Ja się widzowie dobieram w razie co. Dobra, spieprzyłem na bazę, lol. Ej, udało się uciec. Zajebiście, widzowie, zajebiście. No to elegancko, no to. W takim razie jednak nie przebijajcie tej gilii, bo mnie wypuścili, także spoko. No to zaraz tepamy do drugiej osoby. Co tu jest na naszym kuboidzie? Dobra, zaraz tepamy do drugiej osoby. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj przybugowałem 3 antynogi, więc możemy tepać do drugiej osoby. Napiszmy na czasie, do kogo mogę tepnąć na klepę. I zobaczymy, czy ktoś nas akceptuje. To jakiś Frydrych, gracz Frydrych. Zobaczmy, co to jest za Frydrych. Info... A brak gili, ten Frydrych jest bez gili, no nie wiem. Kto chce itemy TPA? O, tu ktoś pisze, kto chce itemy? Dobra, TPA Antex Code. Dobra, zobaczmy, czy ten Antex Code nas akceptuje. Tej, no to w sumie nie będzie takie tepnięcie, jakby zazwyczaj do widzów tepałem, bo to raczej widzowie mi zawsze pisali, że do mnie, a teraz tepnie ten Antex Code, ale chyba nie chcą, chyba nie chcę. Dawaj do mnie tepaj, dobra, Sword, Sword podłogę, zobaczę te. O, zaakceptował mnie któryś, nie wiem, który mnie zaakceptował, ale któryś mnie zaakceptował, ziomeczek. Pytanie, gdzie ja będę. Będę do góry. Ajajajajaj. Czekajcie, mam nadzieję, że ta perła mnie tam gdzieś trafi. Tak, trafiłam, Kurde. Zdałem, nie mam perów. Fuck. A nie mam wiaderka na water skilla. Cholera jasna. Nie, cofnęło mnie. Co? I gość mnie tepa. A nie tepnęło mnie. Myślałem, że typek mnie tepnie. A gdzie jest ten ziomeczek? Ciekaw jestem, gdzie jest ten ziomeczek. Ja pierdolę. O Boże, możecie w komentarzu napisać hashtag idiota i wam przypnę serduszko. Tam chyba była gildia. Ja pierdzielę.
Hashtag idiota, ja wam przypnę serduszko. Dobra widzowie, także ja sobie przygotowałem tutaj itemki. No i tepamy do trzeciej osoby. To drugie tepnięcie było trochę takie rakowe. Nawet gorzej niż rakowy bym powiedział. Ale dobra, zacznę, czy ktoś będzie chciał, żebym po prostu do niego tepnął? Do mnie, okej, okay, tutaj 404 Wietnam. Ale on ma duży ranking, to nie, to pewnie będą w nogi tepali. Alfan, aha, TPA Alfan, tak? On ma chyba ten nick Alfan, dobra, Alfan. Zobaczymy, czy nasz Alfan tutaj zaakceptuje. Fajnie było, gdyby nas zaakceptował. Halo, panie Alfan, czy nas pan zaakceptuje? Do mnie zombiaczek, dobra, tu jakiś jeden top 1 kinderek, dobra, w top 1 kinderek może jeszcze tepniemy. Czekajcie, a po TPA Robong, o, Robong TPA, top 1 podłoga kinderek. Zastanawianie, po co tyle osób pisze do mnie, a nie akceptują. To jest zawsze, to jest dla mnie właśnie takie zastanawiające. O, zaakceptował mnie ktoś, nie wiem, kto mnie zaakceptował, ale któryś mnie zaakceptował. Dobra, szybko to. Jestem w jakimś żółwiku, dobra, jestem w jakimś żółwiku, widzowie. Oho, dobra, jestem w żółwiku, gdzie jest tutaj dwóch typa. O fuck, no to mam, widzę, przerąbane, bo set mi będzie strasznie szybko padał. Dobra, plan jest taki, muszę się sfokusować na jednego, a najlepiej, żebym wbiegał, najlepiej, żebym po prostu wbiegał w nich, pomiędzy nich, żeby te hity wyhamowywać między mną. Dobra, zjem to szybko refila. Kurde, w takiej sytuacji, no, mam przerąbane, bo ten set szybko, strasznie zjeżdża. Ach, nie polizał niestety tepeczek. Czyżby to był najgorszy odcinek stepania do graczy na tych żelakach, no... Przerąbane po prostu jest, widzowie, na tych żelakach, naprawdę. Tak się ciężko klepie, jak dwóch cię typa leje. Ach, tamten w ogóle spieprzył Steve. Tamten Steve w ogóle spieprzył, dobra, ten robi lizu. A to jest wyjście? Nie, to jest szkło. A to jest wyjście na dwie perły. Lol. Dobra, tego nawalę. Ale go nawalę na haja. Dobra, liże ten typek. No nie wiem, na ile on zjadł. Co za Steve durne. Co to jest w ogóle za gili jakaś? Ja pierdzielę. Ty! Ale bym polizał. Kurczę. Kijowo. Sobo, naprawdę na sobo powiem. Musiałby któryś polizać, ale nie wyglądają na tych, co by chcieli polizać. Ty tam jeszcze mnie po plecach bije. No mega, mega sobo. Zero kili, zero fajnych kili. Nic, nic się nie dzieje. Zawsze mi coś padło, cały set mi padł. A, w dupę z tym wszystkim, kurde. Trzy tepnięcia, dwa dedy. No i zero fajnych akcji. Więc zaraz będzie trzeba coś wymyślić, jakieś kolejne tepnięcie, jakieś czwarte tepnięcie, widzę, fajne będzie trzeba zrobić. No bo słabo, na razie słabo, więc no, trochę lipa. Dobra widzowie, w takim razie tepam do czwartej osoby, napiszmy na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Tu jakieś typy do mnie cały czas spamią jeszcze tepaj do mnie Ezie, ale raczej do takich ludzi, którzy do mnie spamią tepaj Ezie, nie tepam. The Magic, czekajcie, gracz The Magic, zobaczymy, co tutaj The Magic ma. Info, co to jest za gilia, info AS. Ooo, Jezus Maria. Jakby do takiej gili tepnąć? Nie, może lepiej nie będę ryzykował, żeby do takiej gili tepać. TPA NXT Metinus, gracz NXT Metinus. Info TFF. No to jest za dużo, dużo online. Kurde, dobra, typa to jeden kinderek, nie? Do niego tepnę w tamtym tepnięciu, więc może po prostu do niego również w tym tepnięciu tepniemy i zobaczymy, czy nas gościu w ogóle zaakceptuje, bo wtedy, o, zaakceptował nas. Ty nas chyba chyba zaakceptował, ale już po czasie, jak już byłem po prostu do tego ziomka. Czyli ten typek bawi się po prostu w taki sposób, więc ja się zabawię w taki sposób. Siema kolego, co tam u ciebie? Jak słychać, jak życie? Tak właśnie czekałem, żeby on czasami tych antynóg nie uniknął po prostu. Dobra, wiecie co? Taktyka jest ta... Nie wiem, czy mi się garda nie zbugowała. Dobra, nie zbugowała mi się garda. Nie wiem, jak mój set, widzowie, ale jem koksa sobie. Dobra, nie polizałem. Pytanie jest takie... Dobra, typ nie zmienia seta. Typ nie zmienia seta? Ach, zmienia seta. Lipa. Szkoda, że gości zmienił seta, bo tak miał, żeby... Tak bym... Ty, co się dzieje? Patrzcie, jakie cwele z tych rudych... Ale to są cwele! Ty koksy, to koksy są! Nie, nie wierzę w to! Ale się odwaliła maniana teraz! Widzieliście to, widzowie? Co się teraz odwaliło? Ja pierdzielę! Ale cwele są z tych typów! Tam jeszcze koksy mieli do dobrania! A, i antynogi mnie nie tepnęły w ogóle! Aha, no to nieźle. Nieźle, że w ogóle antynogi mnie tepnęły. Dobra. Gracz to biedny Kinga. Macie gilię. Macie gilię, widzowie. Na odcineczku. Do przebicia, no bo co?
Możecie przebić tą gild jedynie, no bo nic nie pozostało takich rudych cw... O, odkopałem je rude cwele. Tu patrzcie, ale to jest w ogóle tych cweli. 5-6 cweli to jest tych rudych. Ja pierdziele. Co za korniszony. Chłopie, cały set mi pada. Klat nie mam, cycki widać mi. Kurde, dobra, zadałem. Walić ich na dziąsło. Jaka to była gilia? Zaba, info z Zaba. Jakie cwele rude. Dobra, nie wiem, widzowie. To słabo, słabo mówię, naprawdę słabo. No tu, nie wiem, masówka jakaś. Dobra, to jakaś masówka kinderków. No. To chyba na tyle w tym odcinku, widzowie. No. 0 deadów. To te pani na żelaznych setach jest mega, mega słabe, naprawdę. Mega, mega słabe jest to te pani na żelaznych setach. Jeśli ktoś dotarł do końca, to możesz w komentarzu napisać kaszta koniec, albo przypnę serduszko. No i być może odpiszę. Jeśli ktoś nie przyhaszta koniec, oczywiście. Także to, trzymajcie się, dziękuję za oglądanie. No i papatki do następnego odcinka.